Być może nie masz natury fajtera. Może obca jest tobie walka. Może wolisz spokojnie rozgrywać pewne rzeczy. Masz do tego prawo. Ja też nie lubię drapieżnej walki. Ale czasem są wydarzenia, kiedy nie powinno się milczeć. Dla mnie takim wydarzeniem było publikowane na Facebooku publiczne szarpanie kościoła. Atakowanie w brzydki, zły sposób z porównaniami, które uwłaczają godności mówiącego, słuchających i bijących brawo. Na takie wystąpienia nie ma zgody. W ten sposób nie powinno się poniewierać wielkiego dobra, jakim jest Kościół katolicki. I jasno i stanowczo warto powiedzieć nie. Na takie coś nie ma zgody.